Oto przed Wami komputer biznesowy Dell Latitude 131L, zakupiony ostatnio na aukcji za jedyne 10,60. Głównym atutem tego typu sprzętów poleasingowych jest dosyć dobra kondycja, jak mogliście zobaczyć na przykładzie Della z odcinka 29. Nie inaczej jest w przypadku tego modelu. Laptop praktycznie jest zachowany w stanie prawie nowym. Na powierzchni klapy nie widać jakichś większych zadrapań, uszkodzeń czy pęknięć. Z tyłu znajdują się kolejno wejście na zasilacz, złącze sieciowe i modemowe, dwa porty USB oraz VGA. Z boku standardowo DVD. Z drugiej strony znajdują się kolejne porty USB, czytnik kart pamięci oraz wyjścia i wejścia audio. Laptop niestety nie posiada dysku, ale mam jakiś zapasowy. Do laptopa zamierzam podłączyć dysk spadniętego Asusa o pojemności 320 GB. Na szczęście w tym przypadku nie muszę podpinać jakichś dziwnych przejściówek. Dysk wystarczy wsunąć w odpowiednie miejsce. Z powodu braku klapki, tak zwanego covera na dysk, muszę go przykręcić, aby nie wysuwał się podczas użytkowania. No i to wszystko, jeśli chodzi o stronę serwisową. Dysk ładnie trzyma się na miejscu. Zobaczmy sobie jeszcze, ile pamięci znajduje się w slotach RAM. Są tu dwie kości po 512 MB, czyli mamy 1 giga. Są to prawdopodobnie DDR2. Fajną rzeczą jest ten wskaźnik umieszczony na baterii, chociaż myślę, że sama bateria nie trzyma więcej niż jakieś 30 minut. Także, aby dłużej popracować na sprzęcie, będzie potrzebny mój uniwersalny zasilacz 19,5 V do Dellów. Na dysku mam już zainstalowany 64-bitowy Windows 7, jestem tylko ciekawy, czy sprzęt zdoła go uruchomić. No i jak widać, udało się. Znamy już dokładną specyfikację, czyli mamy tu Turiona o taktowaniu 2 GHz, pamięć RAM 1 GB, karta graficzna to Radeon Express 1150 ze 128 MB współdzielonej pamięci. Dlatego też w niedalekiej przyszłości trzeba będzie dołożyć RAMu, aby laptop płynniej chodził. Przy takiej konfiguracji niestety obawiam się, że 64-bitowa siódemka kompletnie się tutaj nie nadaje. Dlatego zainstaluję tutaj bardziej przyjazny system do obsługi, którego laptop został stworzony. Mianowicie jest to Windows XP Professional. No a tutaj, jak widzicie, nawet odpalenie krótkiego filmiku to dla laptopa wielka udręka. Do tego bez sterowników karty obraz zaczyna się krztusić i mulić. Dlatego też nie będę go dłużej tutaj tyrał na siódemce i biorę się za instalację Xpacka. Przed instalacją zostało jeszcze tylko ustawić sekwencję botowania. Windows XP, chociaż od premiery tego staruszka minęło już równe 20 lat, to ciągle przyjemnie się na nim pracuje. Oczywiście teraz tylko w trybie offline. Osobiście pierwszy raz zetknąłem się z tym systemem w 2003 roku i po przesiadce z Windowsa 2000 od razu przypadł mi do gustu. No i po latach użytkowania ciężko było się z nim rozstać, kiedy na komputerach zaczęła pojawiać się siódemka. Instalacja trochę się przeciągnęła, ale to przez formatowanie 320 GB na dysku. No i tym razem Dell ożył i jest o wiele szybszy. Pierwszym krokiem przed odpaleniem jakiejkolwiek gry będzie instalacja sterowników grafiki i audio. W tym celu udam się na stronę producenta, aby je pobrać.
Mamy tu wszystko pod Windows XP. Nie zawsze jednak jest tak słodko i czasami producent nie udostępnia już potrzebnego oprogramowania na swoich serwerach. Z pomocą podąża wtedy strona archiwe.org, gdzie już nieraz mogłem znaleźć oprogramowanie do bardzo starych kart graficznych i płyt głównych. Można tutaj także znaleźć manuale do zapomnianego już dawno sprzętu elektronicznego. Z zainstalowaniem sterowników nie było problemu. Teraz będzie można się wziąć za instalację gier. Na laptopie przetestuję niektóre gry z przedziału 2002-2005, a będą to Hitman 2 Silent Assassin, pierwsza i chyba najlepsza z tej serii części Mafii. Oczywiście nie może też zabraknąć coś z produkcji Rockstara, czyli GTA San Andreas, gazetkowe wydanie PSI Ops, no i znane zapewne niektórym z kanału Energika Zagrajmy w Krapa, czyli Sniper. W pudełku oprócz Hitmana 2 znalazłem również pierwszą część, także też sobie przetestuję. Jest to już dosyć wiekowa gra, także powinna chodzić na tym sprzęcie bez problemu. Są to jeszcze czasy, kiedy 47 miał kanciastą łysinę, ale pomimo starej masakrycznej grafiki i płaskich tekstur fajnie jest powrócić do tego typu tytułów. Dobrze jest mieć również taki sprzęt do ich odpalania, ponieważ nie jestem do końca pewien, czy dałoby radę zainstalować grę na 10 bez wirtualnej maszyny. Z dwójką laptop również sobie ładnie radzi. Pomimo i tak małej nadgryzionej przez grafikę pamięci RAM wszystko chodzi płynnie. No i pora na kolekcję klasyki od Piotra Franczewskiego. Chyba jedyny poza driverem konkurent GTA z 2002 roku. Moja ulubiona część Mafii, czyli The City of Lost Heaven. Myślę, że o niebo lepsza od gry Ojciec Chrzestny, chociaż klimatem bardzo nawiązująca do filmu o tym samym tytule. Także zobaczmy, jak gra będzie się spisywać na tym sprzęcie. Grę ustawiłem na wysokie detale i jak na razie gra się bardzo fajnie. Pierwszy raz tytuł odpaliłem na Baleronie 1.7 z grafiką GeForce MX bodajże 32 MB i również nie było problemów. Z tą tylko różnicą, że na tym laptopie kolory i ostrość są o wiele lepsze niż na Baleronie. Chociaż sama gra nie ma jakichś wielkich wymagań, więc naprawdę fajnie jest w nią zagrać. Przyznam, że trochę się natrudziłem, żeby ją przejść do końca, szczególnie ostatnią misję, ale pomimo tego cała historia głównego bohatera była bardzo wciągająca. No i dobrze, że będę mógł zagrać w nią jeszcze raz na tym sprzęcie. GTA San Andreas, gra, która chyba nigdy nie zdoła się znudzić. Dzięki ogromnemu, otwartemu światu za każdym razem odkrywam w niej coś nowego. Niewielkie wymagania sprzętowe sprawiają, że można praktycznie na każdym złomiku w nią zagrać. Tutaj oczywiście również chodzi bezproblemowo. Nad samą grą nie będę się rozgadywał, ponieważ powstało już mnóstwo filmów o niej. No i powiem tylko jedno, jest to kawał dobrej roboty zrobiony przez zespół z Rockstara. Kolejną ciekawą grą, którą możemy uruchomić na tym sprzęcie, to PSI Ops. Właściwie jeszcze nie miałem okazji w nią zagrać, ale widzę ogólnie na internecie, że ma dobre opinie. W tym przypadku obraz może być trochę do dupy, ponieważ materiał nagrywałem za dnia. Ogólnie muszę teraz zgrywać wszystko z monitora, ponieważ jak się okazało, fraps jest za ciężki dla tego typu sprzętu. No a z powodu braku wyjścia S-Video też nie mogłem się podpiąć z graberem pod laptop. Co do samej gry, nie mam zastrzeżeń, gra się bardzo dobrze i bez zamulania. W płytkach z gazetek komputerowych znalazłem tytuł, który już gdzieś słyszałem. No i niedługo po odpaleniu już wiedziałem, o co chodzi. Mówię sobie, no tak, to Sniper, Zagrajmy w Krapa z kanału Energika.
No i będzie to już trzeci poza rzeźnikiem i Poldek Driver Club, w który będę miał przyjemność zagrać. Jak widać, gra nie jest najwyższych lotów, ale na tym sprzęciku można sobie w nią spokojnie zagrać. Ponieważ laptop będzie można zabrać ze sobą praktycznie wszędzie, dobrze by było zainstalować na nim kodeki. Ostatnią paczkę współpracującą z Windowsem XP Service Pack 3 można bez problemu pobrać z internetu. Filmy tym razem chodzą bardzo dobrze i bez zacinania. Obraz jest ostry i wyrazisty. No i myślę, że do rozdzielczości 720p HD powinien sobie poradzić. Na koniec jeszcze zainstaluję Office 2003, gdyby trzeba było coś na szybko wydrukować. Jak się okazało, laptop bezproblemowo współpracuje z drukarką Epsona z wystawki, którą wam kiedyś prezentowałem. Po zakupie tuszy drukarka powróciła do żywych, a jej ogromną zaletą jest możliwość wykonywania nadruków na płytach DVD. Dell Latitude 131L pomimo bardzo słabej konfiguracji poradził sobie w dzisiejszym teście bardzo dobrze. Jako mobilny sprzęt do starych gier, prac biurowych oraz filmów DVD jest naprawdę ok. Także w tej cenie nie znajdę chyba już nic lepszego. Na dzisiaj to już wszystko. Wiem, że teraz filmy pokazują się rzadko, dlatego postaram się szybko nadgonić kolejne projekty. Tymczasem pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się, cześć!